Historia Wojska Polskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. We wrześniu 1939 roku polskie lotnictwo myśliwskie walczyło latając na samolotach typu PZL P11 i PZL P7. Tymczasem w drugiej połowie lat 30. były w Polsce produkowane nowocześniejsze samoloty typu PZL P24. Jak to się stało, że ten bardziej zaawansowany technicznie samolot nie znalazł się na uzbrojeniu polskiego lotnictwa? A był produkowany wyłącznie na eksport. O tym chciałbym opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Proszę o subskrybowanie mojego kanału, lajkowanie i komentowanie filmu. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się cofnąć do końca lat 20. XX wieku. W 1928 roku polskie lotnictwo wojskowe poszukiwało samolotu, który mógłby zastąpić bardzo nieudane, awaryjne samoloty myśliwskie typu Spad. W odpowiedzi, polskie zakłady lotnicze. Przedstawiły projekt młodego inżyniera Zygmunta Puławskiego, samolot PZL-1. p Samolot był górnopłatem z charakterystycznie wygiętym płatem, co miało zapewnić pilotowi lepszą widoczność. Miał konstrukcję całkowicie metalową, co na owe czasy było rozwiązaniem dość awangardowym. Powszechne było wówczas stosowanie konstrukcji mieszanej z kadłubem i skrzydłami krytymi sklejką i płótnem. Samolot został wyposażony w rzędowy 12-cylindrowy silnik firmy Hispano Suiza o mocy maksymalnej 640 koni mechanicznych, co zapewniało bardzo dużą, jak na owe czasy, prędkość maksymalną wynoszącą blisko 300 km na godzinę. Samolot nie trafił do produkcji seryjnej, ale zakładom PZL zlecono prowadzenie dalszych prac nad jego rozwojem. Co ważne, wybór silnika napędzającego samolot nie był przypadkowy. Silnik rzędowy, jako mający mniejszy opór czołowy, pozwalał konstrukcji osiągnąć większą prędkość maksymalną. Jednakże w 1929 roku polskie ministerstwo spraw wojskowych zdecydowało, że konstrukcje polskich samolotów wojskowych będą posiadały silniki gwiazdowe. W tym czasie na świecie w wojskowych konstrukcjach lotniczych stosowano dwa typy silników: silniki rzędowe chłodzone wodą i gwiazdowe chłodzone powietrzem. Uznano, że korzystniejszym dla polskiego przemysłu lotniczego, a pamiętajmy, że wówczas dysponowaliśmy tylko jedną fabryką silników lotniczych, polskimi zakładami Skody na Okęciu w Warszawie, będzie produkcja tylko jednego typu silników o dużej mocy. I wybór padł właśnie na silniki gwiazdowe. Do zalet silników gwiazdowych należała mniejsza o 15% masa, a dodatkowo nie było potrzeby zabierania ważącego około 50 kg płynu chłodzącego. Ponadto, mniejsze było zużycie paliwa, większa odporność na przestrzelenie, co oczywiście wiązało się z brakiem instalacji chłodzącej o dużej powierzchni narażonej na uszkodzenia, niewielka długość, co pozwalało zbliżyć silnik do środka masy samolotu i przez to poprawić jego zwrotność, a także większa niezawodność, ale przede wszystkim prostsza konstrukcja, a więc konstrukcja tańsza w produkcji i łatwiejsza i tańsza w eksploatacji. Wadą silników gwiazdowych był wywołany dużą średnicą, znacznie większy niż w silnikach rzędowych opór aerodynamiczny, i co aż dwukrotnie, oraz gorsza widoczność z kabiny pilota. Budowa nowoczesnych silników o dużej mocy własnej konstrukcji przerastała możliwość ówczesnego polskiego przemysłu lotniczego. Podjęto wprawdzie wysiłki mające na celu budowę własnych konstrukcji. Ale chociażby problemy z silnikami Foka dla samolotów typu PZL-38 Wilk wskazują, że nie było to zadanie proste. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że płatowiec samolotu PZL P11 kosztował 63 000 ówczesnych złotych, zaś silnik do niego 95 tysięcy złotych. Ten przykład dobitnie pokazuje, że silnik był sercem samolotu, jego najważniejszą częścią, częścią najbardziej technologicznie zaawansowaną. Niewątpliwie opanowanie technologii produkcji nowoczesnych płatowców było prostsze niż opanowanie technologii produkcji silników. Zdecydowano się więc na zakup licencji i wybór padł na brytyjskie silniki firmy Bristol. Silniki tej firmy wyróżniały się solidnością konstrukcji i bardzo dużą niezawodnością pracy. W praktyce bardzo rzadko zawodziły. W 1920 w dziewiątym roku podpisano umowę na 8 lat, którą przedłużono w 1935 do 1942 roku. Prawa licencyjne obejmowały silniki typu Jupiter i dalsze, jakie powstaną w wytwórni Bristol. Polski przemysł lotniczy otrzymał tym samym dostęp do najnowszych technologii, ale umowa zawierała klauzulę, że silniki mogą być budowane tylko na potrzeby Polski i nie mogą być eksportowane. Dopiero u progu wojny wynegocjowano uchylenie tej klauzuli. W kolejnym modele silniku firmy Bristol wyposażono samoloty bojowe polskiego lotnictwa PZL P-7, PZL P-11, Karaś, Łoś i Suma. Wybór silnika spowodował przebudowę samolotu typu PZL P-1, i tak pojawił się wyposażony w silnik gwiazdowy samolot typu PZL P-6, a później jego wersje rozwojowe. PZL P-7 i PZL P-11. Samoloty te z uwagi na swoje wysokie właściwości taktyczno-techniczne stały się przedmiotem zainteresowania wielu armii. Zainteresowanie tymi samolotami przełożyło się na pierwsze zamówienia eksportowe. Rumunia zamówiła w 1933 roku partię 50 samolotów typu PZL P-11B wyposażonych w zakupione przez Rumunów 9-cylindrowe gwiazdowe silniki francuskiej firmy Nomron o mocy maksymalnej 515 koni mechanicznych. Nieco wcześniej, bo w 1932 roku firma Nomron zaoferowała do napędu z samolotu PZL P11 swój nowy produkt, silnik K14KDS o układzie podwójnej gwiazdy, 14-cylindrowy o mocy maksymalnej 760 koni mechanicznych. Zakłady PZL zawarte skorzystały Jednakże, z uwagi na większą masę silnika, nie można było go zamontować na płatowcu PZL-11. Konieczna stała się przebudowa kadłuba. Zmiany były na tyle istotne, że samolot potraktowany został jako nowy typ i otrzymał oznaczenie PZL P24. Inny typ silnika wymusił też zmiany umiejscowienia uzbrojenia. Karabiny maszynowe zamontowano na grzbiecie kadłuba. W czasie prób prototyp osiągnął prędkość maksymalną blisko 390 km/h. Było to nieco więcej niż uzyskiwał samolot P11 z silnikiem Bristol Mercury 6, ale nie zaspokoiło to ambicji konstruktorów. W 1934 roku zbudowano kolejny prototyp, który został wyposażony w silniki typu Run 14KFS o mocy maksymalnej 930 mechanicznych. Silnik ten pozwala osiągnąć prędkość maksymalną 420 km na godzinę. Prototyp ten został również wyposażony, co było wówczas ewenementem, w dwa działka lotnicze firmy Orlikon, kaliber 20 mm. Działka zamontowano w skrzydłach. Samolot zabierał zapas amunicji wynoszący po 45 sztuk naboi na działkę. Można spotkać się z opiniami, że to było bardzo mało. Więc dla porównania podam, że niemiecki samolot myśliwski typu BF-109 wersji E, produkowany w 1939 roku, wówczas podstawowy niemiecki myśliwiec tego okresu zabierał 60 sztuk nabojne na działko tego samego kalibru montowane w skrzydłach, a więc zabierał podobny zapas amunicji. Już w tym czasie, w czasie prób, prototypów, zakłady PZL próbowały zainteresować samolotem polskie władze wojskowe, ale po pierwsze silniki. Nomrun nie cieszył się dobrą opinią, uważano je i słusznie za bardzo awaryjne. Po drugie Polska dokonała już wyboru i zdecydowało się na silniki firmy Bristol i wprowadzenie na wyposażenie wojska kolejnego typu silnika byłoby działaniem nieracjonalnym. Po trzecie lotnictwo Polski zamówiło już myśliwiec P-11, który w tym czasie był produkowany seryjnie. Był to wówczas bardzo dobry samolot, jeden z najlepszych produkowanych wówczas seryjnie na świecie. Poprawny pilotażowo w całym zakresie prędkości, szybki i zwrotny. Duża wytrzymałość płatowca pozwalała na wykonywanie ryzykownych ewolucji. Można było nim wykonać ciasne zakręty bez obawy zerwania strug i zwalenia się samolotu. Wytrzymałość płatowca przekraczała odporność pilotów na przyspieszenie. Można było na tym samolocie wykonać bardzo strome nurkowanie i rozpędzić go aż do prędkości, na jaką pozwalały opory płatowca czyli do około 700 km na godzinę, po czym wykonać gwałtowne wyrwanie do gór. Samolot ten przy dodatkowo bardzo dobrej prędkości wznoszenia, pozwalał więc na uzyskanie przewagi w walce kołowej. Podobne właściwości pilotażowe posiadał także P-24, będący przecież tak naprawdę P11 z innym silnikiem. W latach 1934-1936 wyprodukowano 200 samolotów P11, a nieco wcześniej w latach 32-33 wyprodukowano zaś 150 samolotów PZL P-7. Te 350 samolotów w pełni zaspokajało potrzeby polskiego lotnictwa wojskowego w połowie lat 30. P-24 nie był też samolotem, który swoimi parametrami znacząco przewyższał P-11. Wraz z pojawieniem się szybkich dolnopłatów. Tak samo jak i P11 coraz bardziej odstawał od światowej czołówki. A pamiętajmy, pierwsze Harikeny i BF-109 wersji B zostały wprowadzone na uzbrojenie Anglii i Niemiec już w 1937 roku. Pomimo starań firmy Nomrun, samolotem P24 nie zainteresowały się francuskie czynniki wojskowe. Wzbudził zainteresowanie natomiast lotnictwa takich państw jak Turcja, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Jugosławia, Estonia i Węgry. Pierwsze samoloty zostały w 1936 roku dostarczone Bułgarii, ale transakcji tej towarzyszyło wiele obaw. Bułgaria po I wojnie światowej została poddana pewnym ograniczeniom w zakresie zbroi. Podpisując umowę na dostawę 12 sztuk tych myśliwców, Obawiano się reakcji międzynarodowej, a przede wszystkim reakcji naszego sojusznika Rumunii, która to uważała Bułgarię za państwo potencjalnie wrogie. Wbrew obawom transakcja nie stała się przedmiotem kontrowersji. Większe obawy wzbudziły zakupy przez Bułgarię samolotów typu KAś. Następnie jeszcze w 1936 roku podpisano umowę z Turcją, Zgodnie z jej postanowieniami Turcy mieli otrzymać 40 gotowych samolotów i 20 w zestawach do montażu w tureckich zakładach lotniczych. Kolejnym nabywcą okazała się być Rumunia. Zakupili oni w 1937 roku 5 sztuk i licencję na jego produkcję. Produkcja licencyjna w serii 25 maszyn została podjęta w 1938 roku i zakończyła się już po kampanii wrześniowej. Samolot ten był trapiony jednak przez problemy wywołane silnikiem typu JARE, produkowanym w Rumunii na licencji Nomurun, a także źle dobranym śmigłem. Ostatnim państwem, które zdecydowało się na nabycie samolotów typu PZL P24, była Grecja. Kraj ten złożył w 1937 roku zamówienie na 36 maszyn. Samoloty te zostały wyposażone w silniki Nomurun. 14N07 o mocy maksymalnej 940 koni mechanicznych. Fotel pilota osłonił to blachą pancerną o grubości 7 mm, co zabezpieczało przed ostrzałem z karabinów maszynowych. A wiatrochron kabiny zaś otrzymał szybę pancerną o grubości 35 mm. Zamówienie greckie było realizowane z 6-miesięcznym opóźnieniem, co wywołało wiele pretensji ze strony władz greckich. Dużą winę w tym ponosił francuski dostawca silników. Niemniej jednak sprawa ta fatalnie wpłynęła na prestiż polskiego przemysłu lotniczego w Grecji. Trzeba przyznać, że piloci greccy przyjęli samolot ze z dużym rozczarowaniem. W pierwszych tygodniach eksploatacji samolotów zdarzyły się bowiem trzy poważne wypadki, choć dużą winę w tym ponosiły zawodne francuskie silniki. Tuż przed wojną Bułgaria wyraziła chęć zakupu kolejnej partii samolotów. Miały one otrzymać silniki run 14N01 o mocy maksymalnej 1020 koni mechanicznych, a więc takie same, w jakie były wyposażone, zakupione przez Bułgarię eksportowe karaś. Z uwagi na wybuch wojny do realizacji kontraktu jednak nie doszło. Zamówienie z Bułgarii był ostatnim kontraktem na P24. Do ewentualnej dostawy samolotów na Węgry nieprzychylnie odnosiła się sojusznicza Rumunia, a kontrahent portugalski. Wycofał się z negocjacji, twierdząc, że PZL P24 ustępuje swoimi walorami taktyczno-technicznymi innym dostępnym już samolotom. Na przyłomie 1938 i 1939 roku pojawiły się koncepcje produkcji P24 dla polskiego lotnictwa. Koncepcja ta miała swoje podstawy. Trwała bowiem właśnie produkcja części zamiennych i podzespołów dla P24 użytkowanych przez lotnictwo greckie i tureckie. Przeszkodą był jednak brak silników, a przez co szybka realizacja tej koncepcji była wielce wątpliwa. Trudno było oczekiwać, że w gorącym przedwojennym okresie możliwym będzie szybkie uzyskanie silników od francuskiego dostawcy. Pokazały to problemy z realizacją zamówienia na francuskie silniki do samolotu typu LWS-3 Mela, które docierały z dużym opóźnieniem i kompletne. Na początku 1939 roku. Pojawiła się jednak dość nieoczekiwanie możliwość uzbrojenia polskiego lotnictwa i pewną ilość nowych samolotów z płatem puławskiego. Otóż na przyłomie 30. i 37. roku biuro konstrukcyjne zakładów PZL rozpoczęło pracę nad nowym samolotem myśliwskim dolnopłatem schowanym podwoziem samolotem PZL-50 Jastrząb. Do napędu tego samolotu wybrano dziewięciocylindrowy silnik Bristol Mercury 8. O mocy maksymalnej 840 koni mechanicznych. Samolot według założeń miał osiągnąć prędkość maksymalną 500 km na godzinę. Przeprowadzone próby w tunelu aerodynamicznym wypadły bardzo pomyślnie, dlatego też kierownictwo zaopatrzenia lotnictwa w czerwcu 1938 roku zamówiło w państwowych zakładach lotniczych wytwórnia silników Warszawa okęcie, czyli w dawnych polskich zakładach Skody 300 silników merkury 8 w dwóch partiach po 150 sztuk. Pierwsza partia miała być wykonana w okresie od czerwca do grudnia 1939 roku. Silniki zamówiono, pomimo że nie był nawet oblatany prototyp samolotu. Z uwagi na problemy podwozia, oblot pierwszego z prototypów został przeprowadzony dopiero w pierwszym półroczu 1939 roku. Podczas prób udało się osiągnąć prędkość maksymalną 420 km/h. Wartość ta była dla samolotu dyskwalifikująca. Radykalnym sposobem na poprawę osiągów jastrzębia było zastosowanie silnika o większej mocy, przynajmniej o mocy 1000 koni mechanicznych. Takie silniki były już dostępne. Co więcej, bombowiec PZL 37 łoś, a także samolot rozpoznawczo bombowy PZL-46 Sum, a więc następca Karasia zatwierdzony do produkcji w 1939 roku został wyposażony w mocniejsze silniki Bristol Pegas o mocy maksymalnej 940 koni mechanicznych. Wobec niepowodzenia z programem Jastrzębia pozostały do wykorzystania produkowane już silniki Merkury-8. Jak już wspomniałem, samoloty P-11 były wyposażone w silniki Merkury-5 i 6. Merkury-6 osiągał moc maksymalną 630 koni mechanicznych. Już wcześniej, w 1937 roku, planowano wyposażyć samoloty P-11 w mocniejsze silniki Merkury-7 o mocy maksymalnej 710 koni mechanicznych. Pozwoliłoby to zrównać osiągi samolotu P11 z osiągami samolotu P24. Plan pozostał jednak na papierze. W 1939 roku były już jednak silniki, które należało wykorzystać. Już wiosną, gdy trwały jeszcze próby samolotu Jastrząb, zdecydowano o budowie samolotu P11 z tymi właśnie silnikami. Nowa wersja samolotu otrzymała oznaczenie PZL P11G Kobus. Prototyp samolotu oblatano w sierpniu, tuż przed wybuchem wojny. Osiągał on w próbach prędkość maksymalną 390 km na godzinę, a jego uzbrojenie miało stanowić 6 karabinów maszynowych. Zamówiono także pierwszą serię samolotów liczącą 30 sztuk. Miało być wykonane w zakładach PWS w Białej Podlaskiej. Aby przyspieszyć produkcję, zamierzano na potrzeby pierwszej serii wykorzystać części zapasowe P11. Zarówno nowe, jak i te pochodzące ze skasowanych samolotów. Kolejne partie samolotów miały być już wykonane od podstaw. Zamówienie tych samolotów mocno już odstających od myśliwców produkowanych przez Niemcy, Anglię czy Francję, było desperacką próbą poszukiwania środków obrony w obliczu zbliżającej się wojny i rozwiązaniem tymczasowym do czasu pozyskania nowoczesnych samolotów. Trzeba pamiętać, że u progu II wojny światowej. Podstawowy samolot myśliwski lotnictwa niemieckiego BF-109 wersji E był samolotem o dwie klasy lepszym od samolotów PZL P11 Kobus czy też PZL P24. Samoloty te, nawet jeżeli znalazłyby się w wyposażeniu polskiego lotnictwa, to niewiele by zmieniły. Zasadniczy problem polskiego lotnictwa myśliwskiego leżał gdzie indziej, ale to już historia na inną opowieść. Zachęcam tym samym do obejrzenia mojego wcześniejszego odcinka poświęconego Polskiemu Lotnictwu Myśliwskiemu we wrześniu 1939 roku. Samolot PZL P24 w polskim lotnictwie nie rozwiązałby żadnego problemu, natomiast generowałby masę problemów z silnikami. Jeżeli polskie władze wojskowe uznały, że nasze lotnictwo myśliwskie należy uzupełnić samolotami z płatem Puławskiego, to płatowiec P11 z silnikiem Bristola o dużej mocy był najrozsądniejszym wyborem, co też ostatecznie się stało. Dlaczego jednak samolotów myśliwskich typu P11G nie zamówiono wcześniej w 37 czy w 38 roku? Trzeba pamiętać, że zatwierdzony w październiku 1937 roku plan rozwoju Polskich Sił Powietrznych zakładał osiągnięcie do połowy 1941 roku stanu 15 eskad myśliwców jednomiejscowych ze 150 samolotami w pierwszej linii. Na marginesie dodam, że oprócz myśliwców jednomiejscowych miało być także 10 eskadr. Z setką dwusilnikowych myśliwców typu Wilk. W tym czasie dysponowano 13 eskadrami myśliwskimi, dla których wyprodukowano w latach 34-36 200 myśliwców P11, a nieco wcześniej, w latach 32-33, wyprodukowano zaś 150 samolotów typu PZL P7. Trzeba wiedzieć, że wówczas na podstawie ówczesnych doświadczeń wyniesionych z konfliktów militarnych. Kalkulowano, że średnie zużycie sprzętu w trakcie działań bojowych w przeciągu miesiąca wyniesie 60% stanu wyjściowego, z tego 35% to będą straty bezpowrotne, a 25% poważne uszkodzenia wymagające naprawy w warsztatach. Przewidywano zatem, że co 3 miesiące konieczny będzie pełna 100% wymiana sprzętu w eskadrach. Kalkulacje te jednak nie uwzględniały możliwego zniszczenia sprzętu na lotniskach, na skutek bombardowania przez lotnictwo nieprzyjaciela. Kalkulując rezerwę, należało mieć też na uwadze straty sprzętu powstające w wyniku pokojowej jego eksploatacji, wynoszące rocznie około 5% stanu jednostek. Dla 13 eskadr myśliwskich potrzebowaliśmy zatem nie mniej niż 260 samolotów. Tak więc 350 wyprodukowanych samolotów P11 i P7 w pełni zaspokajało potrzeby polskiego lotnictwa w 1937 roku. Ponadto na przyłomie 36 i 37 rozpoczęto prace nad myśliwcem typu Jastrząb. Nikt nie wiedział, czy i kiedy wybuchnie wojna. Oczekiwanie więc na myśliwiec, który będzie dorównywał ówczesnym konstrukcjom zagranicznym i który będzie mógł zastąpić w jednostkach P11 i P7, było więc działaniem jak najbardziej racjonalnym. Dziś wiemy, że nie wyszło i wybuch wojny w zakresie wyposażenia jednostek myśliwskich został nas ze spuszczonymi spodniami. Jednak to nie PZL 24 czy P11 Kobus powinien być naszym podstawowym myśliwcem, ale konstrukcja pozwalająca przede wszystkim na efektywniejsze zwalczanie niemieckich wypraw bombowych. A pamiętajmy, że prędkość maksymalna niemieckich bombowców typu Henkel czy Dornier wynosiła ponad 400 km na godzinę. Obciążone paliwem i ładunkiem bomb latały oczywiście z prędkością mniejszą, ale przewaga w prędkości pozwalała im się pozbyć bomb i wycofać z walki. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału, lajkowania i komentowania filmu.